Już w niedalekim czasie zakończy się budowa na powietrzno-kablowej linii 400 kV, która jest pierwszą tego typu w Polsce. W odróżnieniu od zastosowanego w Płocku, inne rozwiązania opierają się na przesyle liniami zawieszonymi na słupach wysoko nad ziemią. Okoliczności infrastrukturalne i środowiskowe skłoniły wykonawców do takiego sposobu realizacji kluczowego elementu inwestycji. Linia blokowa 400 kV służy jako wyprowadzenie mocy z bloku gazowo-parowego do krajowego systemu przesyłowego. Elektrownia czy elektrociepłownia bez linii blokowej to jak most bez dróg dojazdowych. Proces inwestycyjny linii blokowej 400 kV jest bardzo trudnym procesem. Projekty liniowe są co do zasady bardzo trudne pod kątem planistycznym, administracyjnym, prawnym i społecznościowym. Sama budowa linii jest pięknym uhonorowaniem tego trudnego i długiego procesu inwestycyjnego.